Wzdłuż nabrzeży Oławy kiedyś tętniło życie, a mieszkańcy miasta chętnie spędzali tam wolny czas. Po wojnie teren został zapomniany, dzięki czemu zawdzięcza swój dzisiejszy charakter. Miasto zamierza na powrót stworzyć z wybrzeża miejsce odpoczynku i rekreacji, szanując jego obecny klimat. Te wytyczne do projektowania bardzo silnie akcentują, że chcemy uszanować tą unikalność tego krajobrazu. Można powiedzieć, jaki znamy gdzieś z wyjazdów poza miasto, żeby nie uciekło to, co jest atutem. A tym na pewno jest dzikość i bliskość natury wzdłuż nabrzeży. Dlatego też, aby nie zepsuć atmosfery tam panującej, spółka Wrocławskie Rewitalizacje opracowała masterplan, czyli spis oczekiwań wobec przyszłego projektu. Głównym celem jest, aby ten obszar uporządkować, respektując jego dzisiejszy charakter, ale też umożliwić wprowadzenie nowych funkcji, takich jak na przykład ścieżki rowerowe, ścieżki do biegania, miejsce rekreacji, miejsce do cumowania kajaka itd. Na realizację tego projektu trzeba będzie jeszcze nieco poczekać, ale przecież już teraz nad Odrą sporo się dzieje. Jedna z koncepcji zakładała, że będzie można przejść pod Mostem Pokoju, co jest w tej chwili realizowane w ramach bulwaru Donikowskiego, ale w przyszłości, żeby pociągnąć to przejście pod Mostem Grunwaldzkim, tak żeby przed Oławką wyjść na plac, który będzie placem nowego placu społecznego. Wrocławskie Rewitalizacje liczą, że prace na nabrzeżu Oławy rozpoczną się w roku 2017. Jest jeszcze za wcześnie na to, aby mówić o spodziewanym zakończeniu robót. Termin zostanie wypracowany podczas procesu projektowego. Spółce zależy na tym, aby mieszkańcy również mogli wyrazić swoje opinie i zapowiada spotkania z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi grupami.